Mam dzisiaj dla was dobrą wiadomość. Widzieliśmy tutaj przed chwilą wiele osób, które oddało życie Jezusowi, oddało życie żywemu Bogu. To jest najważniejsza rzecz, jaką może zrobić człowiek tutaj na ziemi. To pojednać się z żywym Bogiem, przyjaciele. Realnie, tym, który 2000 lat temu chodził po tej ziemi, nazywał się Jezus. I On powiedział, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Przyjacielu, z żadną inną postacią historyczną nie możesz się pojednać, ale z Jezusem możesz, bo On nie jest postacią historyczną. Tak jak może słyszeliśmy, może myślimy, że On kiedyś istniał, tak jak istnieli jacyś inni wielcy tego świata, ale On poszedł do nieba, wysłał zasłał Ducha Świętego i On jest drogą, prawdą i życiem. Przez Jego Ducha możesz przyjść, pojednać się z Nim i stać się dzieckiem Bożym. Narodzić się na nowo, przyjacielu, a to jest najważniejsze. Przejść ze śmierci do życia i nie umrzeć już nigdy na wieki. Bo Jezus powiedział, ten kto żyje i wierzy we mnie, choćby nawet i umarł, żyć będzie. Nikt mi życia nie zabiera, sam od siebie je oddaję, mam moc je dać, mam moc znów je odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mego Ojca. On dobrowolnie 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię, aby cię uratować, bo to wielki ratownik, wielki Superman, największy gość, który powinien dostać Nagrodę Nobla, przyszedł uratować ciebie od śmierci wiecznej, przyszedł. Oczywiście z powodu pierwszych ludzi Kościół nazywa to katolickim grzechem pierworodnym. Ludzie są skazani na śmierć wieczną. Bóg nie miał, mógł tylko w jedyny sposób to uczynić, żeby pojednać go się z Bogiem, człowieka, wysłać Jezusa, swojego Syna. Przyjacielu, bez Niego byś umarł na wieki. Przyszedł Jezus na tą ziemię. Przyszedł, przyjacielu, i możesz realnie się z Nim spotkać. Wiele osób codziennie, mądrych osób, to jest najważniejsze, kiedy możesz rzecz na skalę. Oddaję życie Jezusowi, przyjacielu. Jezus to ktoś, przyjacielu. Jezus jest Królem. Możesz powiedzieć, a dlaczego Ty jesteś na ziemi? Przyjacielu, przecież albo mówisz, przecież nie chcesz zrobić. Tak, to będzie, to będzie. On rządzi tym wszystkim. Przyjacielu, nie. On nie rządzi tym wszystkim. Niebiosa są niebiosami Pana. Lecz ziemię dał synom ludzkim. On tą ziemię dał nam, przyjacielu, we władanie. On się tu nie zajmuje, nie wchodzi na siłę tej ziemi. To tak, jakby ktoś dał ci pokój, dał ci klucze i powiedział, mieszkaj sobie tam. On próbuje, on jest tam. Ale on nie wtrąca się w twoje życie, przyjacielu. On postawił przed tobą wybór, błogosławieństwo lub przekleństwo, życie lub śmierć. I powiedział, wybierz życie. Przyjacielu, wybranie życie. To jest rezygnacja z twojego ego, z twojego egocentryzmu. Oddajesz życie Jezusowi i On włada twoim życiem. Jak najlepiej tylko można, przyjacielu. Najlepiej jak tylko można, przyjacielu. On jest też zainteresowany tu na ziemi, abyś miał co jeść, co pić, co się przyodziać. Jak dobry, kochający ojciec. On cię nie chce ukarać. On nie liczy twoich błędów. On nie liczy twoich grzechów. On przyszedł na tą ziemię, aby umrzeć za wszystkie twoje grzechy. To tak, jakbyś był skazany na sąd. Wyobraź sobie, jesteś na sąd skazany. Zasłużyłeś mniej lub więcej, nieważne. I ktoś nagle mówi, on jest niewinny, ja umarłem zamiast niego. Zamiast niego. I dlatego Słowo Boże mówi, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie. Nie ze względu na swoje własne uczynki, które są jak brudna, sponiewierana szmata, bo żaden człowiek nie może sobie zasłużyć w żaden sposób na niebo, ale przez to, że przyszedł Superman, przyszedł ratownik, przyszedł Jezus, a Ty go przyjąłeś jako swojego Pana, Zbawiciela. Powiedziałeś, Jezu, wierzę, że umarłeś zamiast mnie. Umarłeś i zmartwychwstałeś. Oddaję Ci moje życie, przyjmuję Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. I wtedy nie umrzesz na wieki, nie umrzesz. Przejdziesz ze śmierci do życia. Boże Słowo mówi, że Bóg wyrwie cię z mocy ciemności wtedy, a przeniesie do Królestwa Chwały swego Syna jednorodzonego, umiłowanego. Przyjacielu, w Nim jest odpuszczenie wszystkich grzechów. Jego rany i sińca też cię uleczyły. Możesz być zdrowy, zaopatrzony, że nie brak ci będzie niczego, przyjacielu. Może pomyślisz, a ja jestem taki wspaniały, przecież ja nie muszę, przecież ja jestem cudowny, taki ładniutki, taki w ogóle, i w ogóle. Przyjacielu, każdy, nawet Nikodem, który w tamtych czasach był księdzem, można powiedzieć, w czasach Jezusa. Jezus mu powiedział, Nikodemie, musisz się narodzić na nowo,
żeby ujrzeć Królestwo Boże. W ten sposób, co powiedziałem wcześniej, rodzisz się na nowo. Ja, gdy byłem na swoim dnie społecznym, 20 lat temu tak zrobiłem, oddałem życie Jezusowi. Przyjąłem Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Dzisiaj mam rodzinę dobrą, jestem ułożony w miarę. Bóg mi dał wszystko, nie brak mi niczego. Moje marzenia wszystkie się spełniły i jeszcze więcej się spełniają. Aniołowie mnie strzegą. Pan mnie chroni od zła wszelkiego. Czuwa nad moim życiem, posłał aniołów swoich. Tworzą grody warowne wokół mnie, bo On chroni swoje dzieci. Nie wszyscy są dziećmi Bożymi, co się narodzili fizycznie na tej ziemi, ale ci, co zdecydowali nimi być, co odpowiedzieli tak na to, co już się dokonało 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Odpowiedzieli tak: Jezu, umarłeś za mnie. Biorę to, nie zmarnuję tego. Nie zmarnuję tego. To tak jakby spadek, który byś dostał. Ktoś bardzo ciężko chorował. I masz, mówi, masz, synu, dla ciebie całe życie ciężko chorowałem, żebyś teraz miał dobre życie. A ty mówisz, nie, nie, ja nie potrzebuję tego, bo przecież ja se sam zapracuję. No w tym wypadku se nie zapracujesz, przyjacielu. Potrzebujesz Zbawiciela, potrzebujesz Jezusa. I nieważne, co złego zrobiłeś, nieważne, z czym się teraz zmagasz. Może myślisz, Bóg mnie nienawidzi, bo ja zrobiłam aborcję, bo ja to zrobiłam, bo jestem taki zły. Może kogoś zabiłem, przyjacielu. Wszystkie grzechy zostały wzięte jak drzewo krzyża. Żaden człowiek nie pójdzie do piekła z powodu swoich grzechów. Ale co zrobiłeś z ofiarą Jezusa? Czy przyjąłeś? Czy przeszłeś ze śmiechem obojętnie? Przyjacielu, przyjmij ofiarę, która już została za ciebie zapłacona. Przyjmij, a będziesz żył, nie zginiesz na wieki, przyjacielu. Nazywam się Marcin Adameczek, przyjechałem z Radomia, żeby to wam powiedzieć, przyjacielu. To jest ważne. Dla mnie jest wielką radością powiedzieć takie słowa, przyjacielu. Bo to jest ważne, bo to jest zbawienne. To jest najważniejsza decyzja, jaka może istnieć we wszechświecie. Przyjęcie ratownika, przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, a tym samym ominięcie śmierci. Po śmierci pójdziesz do nieba, gdy przyjmiesz Go jako Jezusa, Pana i Zbawiciela. On stawia przed Tobą błogosławieństwo lub przekleństwo, życie lub śmierć. Wybierz życie, a będziesz żył.